Witam serdecznie. Kolejny krótki program specjalnie dla Was. Pozdrowienia z Islandii, ciąg dalszy. Postaram się w każdym programie przygotować coś fajnego, nie wiem czy fajnego, ale coś opowiadającego o Islandii, o ewentualnych problemach, możliwościach, czy tym jak tu jest i co ciekawego może zaskoczyć Polaka. Dzisiaj pokażę Wam złomowanie samochodu, trochę opowiem o tym, jak samochód tutaj kupować, ale w sumie nie wiem, czy Was to interesuje. Teraz przed Wami krótka relacja z placu budowy, z mojej pracy. Też trochę na ten temat poopowiadam. Zapraszam. Specjalnie dla Was obiecane szybkie nagranie z placu budowy. Co bym mógł powiedzieć? Na budowie tutaj robi się całkiem podobnie jak w Polsce. Jedynie technologie są trochę inne, ale tego idzie się nauczyć dość szybko. Jeśli chodzi o sam system pracy, zaczynam o godzinie 7, kończę o godzinie 16. W trakcie pracy mam dwie przerwy po pół godziny. Pierwszą o 9, drugą o godzinie 12. To jest przerwa obiadowa. Atmosfera pracy jest całkiem przyjemna, jest dość dużo Polaków, aczkolwiek robi się dobrze. Nie jest zbyt szybkie tempo, także można wyrobić wszystko. Jak widzicie, za oknem pogoda całkiem kiepska, ale robię wewnątrz, także jest całkiem przyzwoicie. A teraz, jak obiecałem, pożegnanie z moim długo służącym samochodem i może jutro coś nagram z całej procedury złomowania, ale dzisiaj troszkę tak żałobnie, smętnie może, bo żegnam mój samochód, służył mi wiernie, a więc zapraszam, oglądajcie. Cześć, witam was kolejno. Dzisiaj jest poniekąd szczęśliwy i nieszczęśliwy dzień dla mnie, ponieważ kończę jakiś etap, mój szerszeń, który był ze mną od początku, kiedy przyjechałem na Islandię. To było moje pierwsze auto. Jeździł prawie 2 lata, ale dobiegł kres jego losu tutaj na Islandii. Waką. Zaraz Wam wszystko dokładnie pokażę. Waka to jest to miejsce, gdzie się złomuje samochody. Ale gdybyście przyjeżdżali na Islandię, w zasadzie nie bójcie się. Bardzo prosto tutaj do opanowania samochód, korzystać z niego. Nie jest to kres, ale za te rejestrację miałem fajny. No, tak się nieźle się prezentował. Fajny był naprawdę, a tu jest waka. Tutaj się chciał się dowiedzieć czegoś konkretnego o Islandii. Mam doświadczenie w tym temacie i jakieś tam wiele kwestii mogę wyjaśnić, opowiedzieć, bo start z życia na Islandii jest bardzo, bardzo prosty. Jeśli by ktoś chciał spróbować, mogę opowiedzieć, jak to zrobić. Także gdyby to ktoś oglądał i się interesował, dajcie w komentarzach coś na temat, co Was interesuje. Jestem jeszcze tutaj 2, może 3 miesiące, także coś się uda zmontować.
dzięki za oglądanie i zostaw po sobie ślad.